Cześć! Z tej strony Błażej z kanału Brikowski. Pewnie starsi widzowie zauważyli podobieństwo z kadrem z filmu Pierwsze zamówienie z Bricklinka. Dzisiaj też przesyłka z tego serwisu, ale od innego sprzedawcy. Dzisiaj przyjrzymy się sklepowi Masters of Bricks. Zapraszam do oglądania! Przed dobraniem się do tej pokaźnej rozmiarów przesyłki wspomnę jeszcze, że naprawdę warto czekać do końca tego filmu, ponieważ jako widzowie możecie oczywiście dobrowolnie skorzystać z pewnej akcji. No i wydaje mi się, że na razie nie będę mówił więcej, po prostu na samym końcu filmiku wam to lepiej jakby przyswoję. No a teraz będziemy się zajmowali już samą oczywiście przesyłeczką. Zamówiłem ją bardzo dawno temu, powiem wam szczerze, ale czasu na nagrywanie jej niestety nie posiadałem. Także ogólnie będę musiał pewnie zrobić jakieś cięcie małe na samym przed końcem też filmu, żeby wam to jakoś podsumować, bo też chciałem mieć taką lekką niespodziankę. Nie chciałem dokładnie sprawdzać, co tam zamówiłem jakiś czas temu. Tutaj mamy, spis elementów, które zamówiłem, no to może mi dosyć sporo ułatwić. Super, naprawdę tutaj macie już lekki spoiler, no ale to sobie wykorzystam na pewno przy sprawdzaniu zgodności zamówienia. No i tak, na początku fajnie, że ogólnie też sprzedawca wykorzystuje te woreczki po zestawach, bo przynajmniej jakby plastiku tutaj też nie marnujemy. Mamy dość sporo wedży zaokrąglonych, jak i takich właśnie ściętych. Też cegiełki, ogólnie wam to wszystko też oczywiście potem na samym końcu na jednym kadrze wysypię, tak żebyście mogli zobaczyć, co dokładnie w tym zamówieniu się oczywiście znalazło. Dalej, plejty 2x3 w kolorze oczywiście dark green. Super, to mi się na pewno przyda do jakiegoś terenu. No i tak, tutaj mamy woreczek bardzo, ale to bardzo bogaty w zwierzęta. Mamy dwie małpki, te standardowe, normalny kolor, to są te dark tonowe. Chyba po 13 złotych sztuka około wyszło. Ten wąż, pamiętam, że chyba kosztował jakieś 7 do 10 zł, ale to wszystko wam pewnie tutaj też napiszę w trakcie omawiania. Za słonika dałem chyba 28 zł, trochę drogo, aczkolwiek no moim zdaniem aż drogo. Ogólnie no dużo się za zwierzęta Lego płaci, no ale cena jak za taki jakby element jest dosyć moim zdaniem przyzwoita akurat. No i jajeczko z okiem krokodyla, już wam pokazuję. Świetny element, naprawdę może się przydać chociażby też do tego, że te małe krokodylki, jak wiemy, wyszły w serii Marvel. Także to na pewno super sprawa. Dalej mamy trzy listki, chyba, tak? Albo cztery listki w kolorze green. Także to jest na pewno świetna sprawa. Dalej kilka takich elementów, które ja osobiście używam dosyć często do robienia klimatyzacji i tak samo w sumie robi Lego. Ptaszek biały i taka jakby tulejka do zrobienia jakiejś, nie wiem, może wazonu czy coś w tym stylu. Większe plejty darktanowe i jeden oliwkowy. Dalej plejty brązowe, darktanowe i light bluish grey. Też plejty 1x1 w kolorze niebieskim, to na pewno pod jakieś takie naprawdę już solidne detale wody. Dość sporo plejtów brązowych, 1x2. Dalej, tutaj mamy na pewno super elementy. Nie chcę wysypywać też teraz, bo mówię, pokażę wam to wszystko dokładnie jeszcze na samym końcu. Teraz tak omawiam na żywo jakby to. Takie drabinki, też jakieś właśnie tutaj... No, w sumie płotki takie czarne, też takie patyczki czarne, dłuższe, to może się przydać do jakiegoś właśnie rusztowania, myślę. I też sporo brików, tutaj widzę, czarnych, różnej maści, zamówiłem sobie. Dalej, tutaj mamy slopy i wedge, takie light bluish grey, dark tan i czarne. Ok, w następnym woreczku mamy same wedże, nie dark tanowe, oczywiście tylko dark bluish grey i reddish brown. To do jakiegoś oczywiście terenu mi się przyda. Też plejty
Dark Green i Sand Green. I też mamy jeszcze więcej wedży, więcej kształtów ogólnie tego też. I takie kolory, nie będę już też wymieniał tych kolorów, bo oczywiście już wszystkim są raczej znane. Fajnie, że zamówiłem sobie taką monetkę. Tutaj właśnie z nadrukiem. Oczywiście te monety LEGO starsze były o wiele lepsze. LEGO trochę moim zdaniem sknociło z tą monetą właśnie nową, ale nie jest też zła, no nie oszukujmy się, nie jest zła. Ale tamte miały taki swój legowy urok, te oczywiście złote takie, co w Piratach występowały. Trochę też paneli i taka rączka szkieleta w kolorze szarym. Kilka kwiatków żółtych oraz to jest na pewno super, bo mam taki zestaw z naklejkami Xtra i tu będę mógł sobie nalepiać je na jakieś znaki po prostu drogowe w mieście czy coś w tym stylu. Tutaj zamówiłem sobie krokodyla w tym kolorze zielonym pochodzącym z tego zestawu chyba 601, oj teraz nie pamiętam numeru, chyba to było 603-02 numer zestawu, ale jeszcze wam tutaj wkleję. Ten taki jaśniejszy odcień to nie jest dark green, tylko ta zwykła zieleń, chyba po raz pierwszy, chociaż mogę się mylić, się ukazał w takim kolorze w tym zestawie. Kolejne oponki kupiłem sobie, bo były w dosyć przystępnej cenie, oraz trochę slopów zaokrąglonych brązowych, dark tonowych oraz light, znaczy dark bluish grey. Kolejne trzy krzaczki, słuchajcie, też z tego zestawu one pochodziły. Super, to na pewno będzie się ładnie prezentować. No zobaczcie, jak je zestawimy z tymi zwierzakami, to już to zaczyna nabierać życia, że tak powiem. Powiem wam, że sporo tego zamówiłem, nie sądziłem, że tego będzie aż tak sporo. Kolejne oczywiście slopy czarne, nawet oliwkowe się tutaj znalazły, jakiś też brązowy taki inverted. O, i to chyba jest gratisik, bo tego nie zamawiałem. Karty z Ninjago, na pewno fajny akcent oczywiście, super, bo też mogliśmy oczywiście nie dostać nic w gratisie, a tutaj tak o nas pomyślano. Lecimy dalej, plejty 2x6 i no w sumie 2x6, tylko w innych kolorach. I słuchajcie, to jest moim zdaniem najlepsze, co jest w tym zamówieniu. Jest to słoń, najnowszy z LEGO, ten z roku oczywiście 2021. Poprzedni słoń chyba wyszedł w zestawie najwcześniej w 2003 roku chyba, z tego co dobrze pamiętam. Także naprawdę jest to mój pierwszy słoń w kolekcji. Planuję jeszcze zakup jednego słonia, ale to do pewnego projektu, albo zdradzę wam. Planuję zrobić zoo z LEGO i jeśli chcecie z tego serię z budowy zoo, to na pewno napiszcie mi w komentarzu, bo przynajmniej będę wiedział, ile osób tego oczekuje po prostu. I za takiego słonia przyszło mi zapłacić 48 zł, czyli prawie 50 zł. Tak naprawdę moim zdaniem jak za cenę na słonia, to jest naprawdę dobra okazja, tym bardziej, że patrzyłem sobie ostatnio na Allegro. To oczywiście nie na słonia, bo chyba słonia nawet na Allegro nie sprzedają, chociaż mogę się mylić. Sprawdzałem sobie cenę misia polarnego. Był właśnie za 50 zł ze smartem. Także wydaje mi się, że jak za słonia, to jest naprawdę przyzwoita okazja. Tutaj zamówiłem sporo tych tulejek w kolorze light bluish grey. One chciałem je wykorzystać do jakichś, nie wiem, może sygnalizacji świetlnych w moim mieście. A tutaj też parę jumperów brązowych, te szare się na pewno przydadzą do chodników, żeby jakieś figurki usadowić czy coś w tym stylu. Kolejne, te klocki były bardzo tanie na sklepie, dlatego wziąłem sobie, bo jakby można je było tak o złączyć sobie. Już wam pokazuję. To nawet spoko dają taki jakby pattern na ścianę. To jest moim zdaniem spoko, bo tak to użytkowo raczej ich nie kupowałem. Dwa fotele, też kilka tych takich, które się podczepia od dołu. No i ćwiartek koła w tajlach. Kolejne porcja liści, tym razem mniejszych i też trzy takie, a nie cztery, takie sadzoneczki właśnie do mnie przyjechały. Z
sporo plejtów, 1 na 2 w kolorze Dark Tan. One są na pewno do głębi wody zamówione. Powiem wam, że jeszcze tego sporo jest, a już nagranie trwa prawie 10 minut, no ale trudno, ja lubię tak się nieraz porozgadywać do was. 1 na 6 plejty w dwóch kolorach oczywiście. I teraz tak, takie slopy i też właśnie no w sumie tylko slopy taki, jaki chyba tutaj był jeden z tego co widziałem, taki zaokrąglony. Też plejty 1 na 4 w kolorach bardzo wielu tak naprawdę. I też takie wedge, zobaczcie jak z tego można fajnie skałki sobie robić. Takie narzutowe jakby. Super opcja w kilku kolorach. Sporo plejtów 1 na 2 Dark Tan. Dalej plejty 2 na 4 w kolorze Dark Tan, jak i Reddish Brown. No i mamy też taki mały woreczek z plejtami 1 na 2 w kolorze niebieskim. Zbliżamy się chyba ku końcowi powoli. Ok. Trochę też takiej mieszanki zielonej do robienia terenu sobie zamówiłem. Coś takiego. Też ball jointy. One moim zdaniem są dosyć przydatne do robienia jakichś właśnie zakrzywień terenu albo coś w tym stylu. Po prostu można sobie je złączyć i pod różnym kątem ustawiać tak naprawdę skałki. I to wydaje mi się, że może być dosyć rewolucyjne. Też tile w kolorze czarnym głównie. Takie też właśnie połówki kwadratu. Zobaczcie sami. Oliwkowe, znaczy nie oliwkowe, tylko oczywiście sand green. Takie większe właśnie tutaj elementy. I już chyba ostatnia, już zaglądam. Tak jest, wyczyszczona torba. To jest ostatnie co zamówiłem, czyli skosiki 1 na 2 w kolorze light bluish grey. Sporo wedży w ogromnej ilości kolorów. No i serki 1 na 1, dosłownie kilka sztuk w kolorze sand green i light bluish grey. Także tak prezentuje się całość zamówienia. Ogólnie możecie napisać w komentarzu jak to wam się podoba, ale wydaje mi się, że na razie nie ma co pisać, po prostu idę to rozłożyć lepiej i pokazać wam to z innej perspektywy. Jak obiecałem, tak zrobiłem, rozłożyłem wszystkie elementy na stole. Za całość wyszło mi lekko powyżej 200 zł, także jak za taką ilość elementów, to naprawdę moim zdaniem jest bardzo opłacalnie. Zobaczcie ile tego elementu tutaj właśnie znajduje się na stole, plus oczywiście rzadkie moldy zwierzaków z LEGO City Safari, także to jest na pewno super opcja. I pomyślałem, że nie będzie sensu za bardzo wam pokazywać tych elementów tak z bliska i omawiać tego samego raz jeszcze, tylko po prostu postanowiłem złożyć te elementy, a raczej zwierzęta oczywiście, na wizji i pokazać wam je bliżej, bo moim zdaniem są one godne uwagi, a elementy same wylądują do szufladek i pokażę wam w miarę możliwości, jak one się w tych szufladkach będą zachowywać. Jak sami mogliście zauważyć, w sklepie naprawdę panują korzystne ceny, jak i cała gama elementów, którą znajdziemy właśnie w asortymencie tego sklepu, jest naprawdę na najwyższym poziomie. Zwierzęta z City Safari, coś niespotykanego moim zdaniem. Na pewno mało sklepów ma je w ogóle w swojej ofercie, a co dopiero w takiej cenie. I muszę wam przyznać się, że to było moje zamówienie pierwsze, które złożyłem już chyba około pół roku temu i przez ten czas dosyć sporo tych zamówień się nazbierało u mnie w domu. Także jeżeli wam się podoba takie przedstawienie właśnie przesyłek z Bricklinka, to napiszcie śmiało w komentarzu. Postaram się dla was dograć oczywiście kolejne części z tego sklepu. I przez ten czas, jak kupowałem te zamówienia, udało nam się z Damianem nawiązać współpracę, której tutaj teraz właśnie owoc tej współpracy wam przybliżę jako taką akcję, o której wspominałem na początku filmu. I postanowiliśmy, jako jesteście naszymi widzami, jakoś was w pewien sposób nagrodzić taką zniżką do sklepu na kod BRICKOWSKI20. Aktywuje się zniżka 20% na cały asortyment sklepu.
Także wydaje mi się, że to jest naprawdę mega okazja na zrobienie jakichś zakupów do własnych mocków, konstrukcji itp. No bo 20% rabatu to jest naprawdę dosyć spory ułamek ceny. No i najważniejsze w tym wszystkim jest to, że jeżeli zdecydujecie się złożyć to zamówienie na sklepie, to musicie wybrać opcję zamówienia otwartego i tam wpisać ten kod właśnie w notce do sprzedającego. Ja Wam wyświetlę tutaj na ekranie slajd, jak to tam wszystko wygląda, żebyście się w tym wszystkim nie pogubili, bo dodając te elementy, cena będzie normalna. Dopiero kiedy dacie kod, wpiszecie go, zatwierdzicie, to po jakimś czasie przyjdzie Wam pewnie e-mail albo potwierdzenie z obniżoną ceną, także nie martwcie się, że cena od razu Wam nie zejdzie jakby po wpisaniu tego kodu. Termin akcji trwa do końca miesiąca, czyli do 28 lutego włącznie, także macie cały miesiąc na robienie zakupów w sklepie. Wydaje mi się, że to jest na pewno dosyć spory czas i wspomnę jeszcze taką dodatkową informację, dosyć ważną moim zdaniem, że darmowa dostawa w tym sklepie aktywuje się od progu 150 zł, także jeżeli chcecie zrobić większe zakupy, to moim zdaniem się opłaca, no bo jednak nie płacimy za wysyłkę, a mamy też więcej oczywiście klocków, a jeżeli chcecie zrobić mniejsze zakupy, to oczywiście to też jest spoko opcja, bo jednak rabat i tak się naliczy, aczkolwiek będziecie musieli zapłacić za tą wysyłkę tam kilkanaście złotych do paczkomatu czy gdziekolwiek chcecie. No i oczywiście link w opisie do sklepu, jak i do kanału Masters of Bricks. W razie jakichkolwiek problemów, to od razu zaznaczam, piszcie albo w komentarzu pod filmem, albo bezpośrednio do Damiana na Instagramie, albo na Bricklinku samym, najlepiej by było chyba. To wtedy będziemy wszystkie wątpliwości Wam tutaj rozwiewali. No i taką ciekawostką też o sklepie, już taką poza ogólnie tą akcją, jest to, że po osiągnięciu określonego progu, na przykład tam 200, 500 zł, czy 1000 nawet, dostajecie dodatkowe korzyści w postaci albo kuponu rabatowego, albo przy odrobinie szczęścia, nieraz też Damian dodaje do zamówień właśnie gratisy. I z tego co wiem, nawet one są dosyć ciekawe. Na przykład można dostać nieraz nawet taki polibak z gazetki, co jakiś tam czas takie Damian właśnie gratisy dodaje do zamówień, co chyba jakąś pulę zamówień, jak Wam się poszczęści, tak jak już właśnie wspominałem. Oczywiście te kupony rabatowe są na kolejne zakupy, także to tak wszystko wygląda. Także co, wydaje mi się, że to było na tyle. Sklep polecam. Jeśli chcecie kolejne filmy z tego sklepu, to po prostu napiszcie to w komentarzu. Do zobaczenia. Cześć!